W 2023 roku polska gospodarka spowolniła, notujemy recesję, natomiast rynek pracy jest bardzo odporny. Bezrobocie waha się tak jak w roku 2022, kiedy koniunktura jeszcze była całkiem niezła. Z czego to wynika? Po pierwsze z demografii. W ciągu ostatniej dekady liczba osób w wieku produkcyjnym spadła prawie o 10% i zmniejszyła się o około ponad 2 miliony. To powoduje, że jest trudno znaleźć pracowników i firmy utrzymują, przechowują lub, jak się mówi w żargonie, chomikują zatrudnienie. Nie zwalniają pracowników pomimo spowolnienia gospodarczego, bo mają świadomość, że po odbiciu koniunktury będzie bardzo trudno ich znaleźć. Drugi ważny element. Polska doświadczyła sporego napływu emigrantów i uchodźców z Ukrainy, ale w ostatnim czasie część ich z nich wraca do siebie lub wyjeżdża dalej na zachód. Stąd też ten zasób pracy z zagranicy powoli się kurczy. A perspektywy gospodarcze są wciąż dobre. W Polsce lokuje się dużo zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Polskie firmy muszą konkurować o pracowników właśnie z tymi firmami zagranicznymi. Takie zjawisko na przykład widzimy w zachodniej Polsce, gdzie nawet firmy ze wschodnich Niemiec zatrudniają polskich pracowników, więc rynek pracy jest stabilny. Płace rosną dosyć szybko, powyżej 10%, czemu towarzyszy to chomikowanie pracy, ale również spore podwyżki pensji minimalnych. I niewiele wskazuje, aby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie, ponieważ polska gospodarka może liczyć na pewną poprawę koniunktury, może nie do 5%, jak to bywało w przeszłości, ale może liczyć na poprawę koniunktury w kolejnych latach. I jest wielu zagranicznych inwestorów, którzy myślą również o przenoszeniu produkcji z Azji do środkowej Europy. Polska jest wymieniana jako jeden z bardziej atrakcyjnych krajów. Wszyscy będą konkurować o pracownika, stąd też to bezrobocie pozostanie niskie.